Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Moi drodzy, do Forzy została dodana ostatnia aktualizacja obecnie. Już więcej aktualizacji i nowych rzeczy w Forzy Horizon 4 nie będziemy mieli. I wiecie co? To jest aktualizacja, do której ja wcześniej w ogóle nie podchodziłem. To znaczy, nie korzystałem z niej. Wiem, że było coś takiego i to się nazywa Super 7. Ja nigdy z tego nie korzystałem, nigdy tego nie sprawdzałem, nie wiem jak to działa. To wiem, że to jest jakaś, wiem, że to są jakieś wyzwania, które tworzą inni gracze i ty możesz wziąć w nich udział, żeby je pobić danym samochodem, no nie? Ale teraz powstała aktualizacja, która nazywa się Super 7 High Stakes, czyli wysokie stawki. I to jest zmodyfikowana wersja tego Super 7. Jak sobie to wejdziemy, to będziemy mieli tam jakieś życia i musimy zrobić serię chyba wyzwań, żeby zaliczyć coś, no nie? No to sprawdźmy jak to działa. Moment. No pięknie. Gra wywala do pulpitu. Bardzo dobra aktualizacja. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, Forza Horizon 4 jest na promocji na Steamie. Bo Forza Horizon 4 możecie sobie kupić również na Steamie. I słuchajcie, jest 50% promocja, jest 50% zniżka. Możecie Forza Horizon 4 kupić za 104 albo 108 zł, jakoś tak. Możecie kupić taniej, no sporo taniej, na Windows Store kosztuje Forza... no 300 zł, tyle co piątka, prawda? I teraz ludzie zachodzą w głowę, co lepiej kupić, co lepiej kupić. A jeśli chodzi o to, czy lepiej kupić Fordzę taniej czy drożej, no to chyba wiadomo, że taniej jest lepiej, no nie? Ale wersja Steamowa, tak jak mówiliście, ona jest troszeczkę dziwna. Znaczy mówiliśmy sobie wcześniej na odcinkach, że na kierownicy dziwnie się ją obsługuje. Ja jeszcze sprawdzę takiego protipa od jednego widza, żeby sprawdzić, czy uda się Steama tak skonfigurować, żeby nie robiła ta wersja jakichś tam problemów. I sobie obadamy, czy uda się naprawić tą wersję Steamową. Na obecną chwilę warto sprawdzić tą no, promocję, która jest na Steamie, warto kupić po prostu Fordzę taniej. No Windows Store dalej kosztuje 3 paki, tyle co nowa Fordza, czaić to. To jest dla mnie, no już trochę przesada, powinni trochę zejść z tej ceny. Myślę, że bliżej premiery ta wersja Windowsowska będzie tańsza sporo, także sprawdźcie to, myślę, że warto sobie Fordzę kupić. Tutaj mamy jedno z tych takich wyzwań, Super 7. Nigdy tego nie robiłem. Więc nie wiem, jak to wygląda. Poważnie, ani chyba jednego wyzwania nie zrobiłem, jeśli chodzi o Super 7. Także sprawdźmy, o co tutaj chodzi. To generalnie gracze robią różne mapki, musimy sobie... O, no buggy, test it for me. Okej, dobra, tutaj mamy nawet jakąś fabułę. I musimy przetestować sobie to buggy, które już jest pretuningowane przez gracza, który robił sobie... Wow. Wow, wow. Wow. Wow! Wow! Ej, serio, ja nigdy tego nie robiłem! Czyli generalnie to się robi chyba tych... Wow! O kurde! Już nie mogę się zderzyć z niczym, tak? To jeszcze raz spróbujmy. To jakby... ej, wiecie na co wpadłem teraz? Moglibyśmy zrobić coś takiego. Aha, ja nie mogę zniszczyć tego pojazdu, dobra. Kurde, to trzeba uważać, zobaczcie, ono już się trochę zniszczyło. Od tych takich hopek tutaj. Hops. Uuuu! Trzeba uważać! Ja tak sobie teraz pomyślałem, że moglibyśmy w sumie razem sobie jakoś się pobawić w tym trybie. Ej, mamy 50 sekund na dojechanie! Oh shit! Uuuu! To jest super trudne! Musimy ogarnąć, w jaki sposób byście na przykład dla mnie robili takie mapki. I wiecie, to by było ciekawe, bo wy byście robili te mapki, powiedzmy, używając padów albo może kierownic, no nie? A ja bym próbował robić to na mojej kierownicy. O kurde! Już jest trudno! Ono jest jeszcze tak specjalnie obniżone. Ojej, to nie mogę podjechać! W ramach takiego oczekiwania na Forza Horizon 5 moglibyśmy się w to pobawić. Byście robili dla mnie takie wyzwania, ja bym je robił na odcinkach. Co wy na to? Ej, to by było spoko. Dobra. Najgorsze jest to, że tu w powietrzu tymi pojazdami nie można sterować, jak na przykład w GTA. I jak wylecisz, tak wylądujesz. Dobra, spróbuję się teraz mocno rozpędzić. O kurde, co mnie tak...
Co mnie tam tak? O Jezu, ale to jest głupie! Jeszcze ten samochód specjalnie tak stylingowany dziwnie. Okej, okay, teraz poszło mi lepiej. Hamujemy, hops. Aha, aha. O, prawie zginąłem! Aha. A, shit! Nie lubię tego wyzwania. Dislike, Jezu. I możesz generalnie jeździć sobie po mapce i wiesz, sprawdzać te wyzwania. Mógłbyś teoretycznie też zajechać sobie do centrum Super 7 i tam spróbować to odpalić, ale no, powiem wam, że po ostatniej aktualizacji Fordzy, ostatniej już tak w ogóle, nie można tego odpalić, znaczy mi wywala grę. Słuchajcie, za trzy paki wywala ci grę, jak próbujesz. Może ja miałem zły samochód. Może jak innym samochodem tam wbiję, to będzie lepiej. A spróbuję tą BMW-ką tam podjechać i zobaczymy, czy mnie wywali. No ej, no powinno to działać. Do tego chyba można jeszcze wejść z poziomu menu jakoś, no nie? Horizon Super 7, tak, tutaj jest. I tutaj mamy... Zobaczmy, czy mi... Aha, tutaj mamy jeszcze Challenge Browser, czyli możemy sobie przeglądać rzeczy, które ktoś inny tam zrobił. I tutaj mamy High Stakes, czyli to jest ta nowa aktualizacja. Bigger Leaks, Risk, Bigger Rewards. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. I tutaj mamy losowanie tych rzeczy, tych wyzwań. No zobaczmy sobie. I musimy zrobić ich chyba po kolei kilka, zanim skończą nam się życia. Czy jak skończą nam się życia, jak nie zrobimy czegoś, no to musimy wszystko od nowa robić i nic nie dostaniemy. Okej, okay. Dobra, i to one się chyba losują, no nie? Destination, Koenigsegg One in minuta i 40. Okej, okay, dobra, może się uda. Ty, ale ja nie wiem właśnie, bo tutaj mieliśmy nawet lektora. To wygląda tak, jakby to nie było robione przez przez graczy, tylko przez przez twórców gry? Bo nawet mieliśmy tam jakąś narrację chyba. Aha, może to była narracja w ogóle z tego Super 7 High Stakes. Ja nie wiem, jak ten samochód jest tunigowany, czy jest dobry na przyczepność. Okej, okay, jest całkiem przyczepny. Także możemy cisnąć siódemeczką, cztery pakiety. Ale minutę 40 mamy tylko. Ciekawe, czy swojej ludy już pierwsze wyzwanie, czy uda mi się to zrobić. Ej, spoko to jest, bo moglibyśmy właśnie robić to na odcinkach, nie? Zawsze bawimy się w ten tryb Fortnite, robimy jakieś zloty i tak dalej. A to też by była taka fajna interakcja między nami, że... O, czekaj, może tutaj po prostu sobie... Na rondzie prosto... Jezu, co on tak poleciał w bok? Masakra. Jedź do przodu. Ej, nie zdążę w 20 sekund. Chyba, że zdążę. Nie, to się na spokojnie da zrobić, tylko ja tam zlamiłem. Dawaj, 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 dawaj! Ej, zrobiłem! Ej, byle jak pojechałem! Dobra. Okej. Okay. To było całkiem proste. Gdybym tam na rondzie prosto lepiej pojechał, to by było lepiej, ale kurde, generalnie zdążyłem! Sekunda przed końcem czasu, gościu! Okej. Okay. Away with everything you've won so far, or twist and play on to win much more. Aha! I tutaj możemy sobie wybrać rzeczy. Mam jeszcze 3 życia. Zobaczcie sobie. I use the twist? Czekaj. Next reward, cash in. Aha, dobra, czyli tu możemy jeszcze odebrać sobie jakąś nagrodę. Aha. Albo możemy lecieć dalej chyba, tak? Dobrze to rozumuję? Czy wybieramy sobie nagrodę już pod tym? Jak to? A, dobra, i teraz nam się robi nowe wyzwanie, spoko. For a clean drive, Lambo, Huracan, okej.
Musimy jechać czysto tym samochodem i pewnie szybko, jak się domyślacie. Proszę bardzo, jaki tuning. Do it. Okej, okay. Mamy takie zadanie. I to nie, to są robione przez graczy chyba misje. Tak to wygląda, no nie? Zdecydowanie przez graczy, tylko lektor był generalnie do tego trybu high stakes. Dobra, nie możemy się z niczym zderzyć, oczywiście. Czy będą jakieś przeszkadzacze na drodze? Tego nie wiemy. Mogli gracze coś tam poustawiać. Na razie idzie dobrze. Aha, mamy mało czasu generalnie. 5 sekund. No, tutaj... bez problemu, zobaczcie. O, też sekunda przed końcem czasu, ale generalnie... no, nie było nic trudnego, prawda? Okej, łącznie challenge'y mamy 7. I ciśniemy. Ciśniemy dalej. Następne wyzwanie R-O-M-G Thing. Dobra. Take the metro through the mood kickers with extra spark of ramps. Okej, czyli będziemy skakać przez jakieś rampy. No, trzeba przyznać, że dwa poprzednie wyzwania były bardzo proste. Tutaj wydaje mi się, że będzie trudniej. Coś mam takie przeczucie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Mood kickers. Co to? No nic, spróbujmy. Tu mamy jakieś... coś mamy zrobić. Ale nie wiem co, czekaj. Aha, dobra, air skills. 15 air skills, czyli musimy po prostu skakać przez rampki. I... nie, nie musimy się... nie musimy uważać na uszkodzenia, także... skaczemy przez rampki, ops. Mamy oczywiście ograniczony czas na zrobienie tych 15 skoków łącznie. Zobaczymy, jak pójdzie. Ciekawe, czy to automatycznie są wybierane te zadania? No nie, do tych high stakes? Czy po prostu... czy jakoś to no team wybrał? Raczej nie wiem, mi się wydaje, że automatycznie to jest wybierane. Bo mogą być czasami naprawdę trudne wyzwania, jak robiliśmy sobie tam niektóre. Hops. Pyk. Tu po prostu na mapce jest zaznaczone. Gdzie są jakieś ustawione przez gracza rzeczy chyba. Po prostu rampki w tym momencie, w tym wypadku. O, jedno pominąłem. Czy przez to... ojej, mogę nie zaliczyć. Ile? 20 sekund zostało. Została... jeden skok muszę powtórzyć. Szybko, szybko, szybko. Okej, okej, i teraz 13 sekund powinienem się wyrobić. Dobra, jedną rampkę pominąłem, ale sobie nawróciłem i gitarka. O, nie mogłem tego tak powtórzyć, bo wtedy straciłbym życie. Mam 3 życia. To jest zbyt łatwe wyzwanie, żeby tracić tutaj życia, prawda? I wygrywa się tutaj dość takie unikalne rzeczy. Teraz zdobyłem jakieś żółte buty. Co prawda jest to tylko ubiór, a nie jakiś tam samochód czy coś. Ale może im będziemy dalej, tym lepsze nagrody będziemy mogli zdobyć. Zobaczcie, tutaj zdobyłem sobie już buty na tym etapie. No nie? A teraz będziemy mieli jakieś zadanie z Pagani Zondą. Zobaczmy. Znaczy mówię o tych butach, bo generalnie ciężko jest takie unikalne rzeczy wygrać. I może będą do zdobycia tutaj też jakieś unikalne samochody. No spróbujemy przebrnąć przez te wszystkie 7 wyzwań i zobaczymy, co będzie na końcu, okej? Dobra, tu mamy napisane po... w języku niemieckim. Bardzo ciekawe. Mamy gdzieś wyznaczoną drogę. Okej, nie musimy niszczyć. Target 200 metrów. Co? Race to the dangerous... aha! Aha, musimy skok zrobić, tak? Czy co? ¿261 metros? To jest dużo przecież!
Aha, bo on ulepszył rampkę, dobra, dobra. Nie udało się chyba! O nie! O nie! Stracę życie jedno! O kurcze! One life down, two to go on this challenge. Or you can burn a redraw. What will it be? Hey, sometimes you play the Super 7. Ale nie byłem jakby daleko, no nie? Try again. Spróbuję. Dawaj zonda, nie, omiń tą skocznię. Omiń! Tak miało być. Dawaj zondzior. Hopaj! Woo! Oby było. Chyba powinienem skręcić bardziej na... O, jest! 303! Pięknie, dobra, to dopiero czwarte, już straciłem życie! Nie jest dobrze! O, i teraz dostałem jakiś sweterek. Dobra, lecimy dalej. Tak myślę, że najlepiej by było, jakby wszyscy gracze pisali w języku angielskim te wyzwania, no nie? No bo zobaczcie, tutaj miałem w języku niemieckim, wcześniej jeszcze miałem w jakimś tam hiszpańskim języku. Także no... Dobra. Tutaj mamy 41 sekund jakieś wyzwanie. Night City, tak się nazywa to wyzwanie. I znowu po niemiecku. Dobra, musimy w 41 sekund coś przejechać. Kwadrą. O kurde. Nie mamy tutaj żyć ani zdrowia. O shit. Dziwnie się tym samochodem jeździ. Ktoś tu wiatrak postawił, żeby nie można było chyba skoczyć. Okej, mało czasu! 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. O kurde, ale co, zrobiłem to? Zrobiłem! Ej, ile tam zostało tego czasu? Bardzo mało. Ja pierdolę, i udało się, już myślałem, że stracę życie. Skróciłem tam jakoś, samochód strasznie nieprzyczepny był i ciężko było go opanować. A tu proszę bardzo, dało się. Jak się robi te wyzwania, o, 150 tysięcy się dostaje teraz, zobaczcie. Jak się robi te wyzwania, jakbyście wy dla mnie robili na przykład te wyzwania, to wy musielibyście sami je najpierw ukończyć, nie? To nie jest tak, że zrobilibyście wyzwanie, że mam na przykład wylądować na księżycu Porsche Carrera i fajnie, tylko musielibyście sami wylądować na tym księżycu, żeby mi to wyzwanie dać, no nie? Żeby można było je udostępnić. Problem polega na tym, że na kierownicy jest nieraz bardzo ciężko opanować samochody. O kurde. Opanować samochody bardzo mocne, na przykład takie jak ten Mustang. O kurde, jak on jest ustawiony, zobaczcie w ogóle. Beat the target, okej. Co? Nie dałem rady! O nie! Jeszcze raz! O shit. Czekaj, tu trzeba chyba wycofać. Wycofamy troszeczkę. Od razu wbijemy trójkę. Samochód jest jakoś kozacko przerobiony. Znaczy kozacko, no. Po prostu bardzo mocno przerobiony. Kurde, jak to się pomija? Nie wiem, którym przyciskiem, bo mi pokazuje dwójkę, ja tu nie mam numerków. Dobra, nieważne. Cofamy. I od razu dwójkę. Trójka. O nie, to jest trudne! Jeszcze raz. Chyba, że ruszymy z szóstki od razu. Nie wiem! To jest ultra trudne. To jest ultra trudne na kierownicy. 319, dawaj, to kazu! Kazu, dawaj, sprzęgło, jedź!
O Boże, to jest właśnie trudność. H-Shifter, mocne auta. Znaczy tutaj jechaliśmy tylko do przodu, ale ja mówiłem o mocnych autach w kontekście, wiesz, opanowania ich na kierownicy, żeby skręcić i tak dalej, nie? Oh. No more lives. A ciekawe, jakie nagrody były dalej. Tutaj mieliśmy 150 tysięcy. Jakie gówniane wyzwanie się trafiło. No to jest właśnie taki minus, nie? Że może się coś naprawdę gównianego trafić. Mogłem co prawda wziąć, wiesz, pada do ręki i spróbować to padem zrobić. Ale wow. Ej, powiem wam, że są emocje, chociaż niektóre wyzwania są bardzo wredne, tak jak testowaliśmy sobie na przykład to buggy, nie? Gdzie no można je bardzo łatwo rozwalić, tak? Bo jest ono tak specjalnie stunigowane, żeby było łatwo je rozwalić. No, to są wyzwania, nie? Ale niektóre są takie, no, wciul chamskie, bardzo trudne do zrobienia. Woo! I co powiecie na tym? Na to, ja bym, wiecie co, ja muszę zobaczyć, jak to się robi tutaj. Czy ja mogę na przykład wyszukać tutaj jakiegoś wyzwania? Mogę utworzyć. Jest browser, zobaczcie. I tutaj mamy opcję wyszukiwania, prawda? I teraz muszę chyba wpisać jakiegoś twórcę, czyli kogoś z was. I albo na przykład share code, czyli tutaj bym wpisał kod, który wy byście na przykład mi udostępnili w komentarzach pod filmem. O! To zróbmy tak, pod tym filmem udostępnijcie kody swoich kreacji i ja będę próbował je zrobić na odcinku. Co wy na to? Co wy na to? To może być naprawdę bardzo fajne. No nie? Myślę, że poprzez kod będzie chyba najlepiej niż poprzez nickname. Ale jak będziecie mieli nickname, to też mogę. Chociaż myślę, że kod będzie łatwiejszy do wpisania, bo nicknamy niektórzy mają 14-wyrazowe i jakieś tam dziwne znaki. Najlepiej poprzez kod, czyli umówmy się. Poprzez kod będziemy sobie udostępniać te rzeczy. Ja będę to sprawdzał, dobrze? I w ten sposób będę mógł. A czekajcie, bo tutaj są chyba mojej ekipy jakieś wyzwania. Bo tutaj widziałem jakieś takie znajome niki. Nie, tutaj nie jest od mojej ekipy, bo widzę, że tutaj jest ten YouTuber, tutaj jest drugi YouTuber. Dosyć takie popularne chyba tutaj są rzeczy. Ale czy ja mogę na przykład wyszukać challenge type, speed trap? Właśnie, bo bym chciał na przykład moja ekipa, no nie? O, tutaj jest, zobaczcie. Jest tam przykład, o Shimi, proszę bardzo, są. Schaboszczak, proszę bardzo. Czyli robicie te wyzwania. Schaboszczak jeździ ze mną i w ETS-ie, i gra w Fordze. Proszę bardzo, mamy chyba wspólne ulubione gry, no nie? Także zobaczmy sobie jego wyzwanko, czy dam radę to zrobić. Tak, żeby pokazać wam. Okej. Okay. W samochodzie dotrzeć do celu w czasie krótszym niż 30 sekund. Okej, okay, widzimy tam jakieś wielkie rampy. Będziemy mogli jechać ponad miastem. To jest dosyć interesujące, no bo... Zobaczcie, wow, to jest jakaś trackmania. To jest interesujące, bo twórcy teraz jakby musieli zrobić dachy tych budynków. O, patrzcie teraz, widać jakieś niedoskonałości gry, zobaczcie. Widzicie? Mamy tam dojechać w 30 minut? To jak długa jest ta trasa? To jest chyba, ej, słuchajcie, to jest skill test. To jest chyba próba na jeden odcinek. Okej, okay, Ford dziwnie się zachowuje w momencie, kiedy najeżdżamy na niektóre elementy. Wow, wow! Co tu się wydarzyło? Tutaj do przodu, jakaś kozacko wielka rampa. Zobaczcie, że z przodu znikają nam tekstury. No nie? Także twórcy tak, no, zrobili tą mapkę pod kątem tego, żeby można było jeździć tylko po ulicach. Ale zobaczcie, jak daleko, jak ile tych rampek tu jest. Tak dużo można ich nastawiać? Na pewno jest jakiś limit, żeby, wiesz, nie można było przekroczyć tego limitu w wystawianiu tych rzeczy. Okej. Jesteśmy, tam w tle widzimy most. Ja myślałem, że tym mostem będzie można sobie jeździć. Mam nadzieję, że w Meksyku będziemy mieli jakiś most, którym będziemy mogli sobie śmigać. Pyk, okej. Okay. To jest skill test, to jest kurde skill test. What the fuck? Ty, what? Streaming the dice, this might because it's a bit... What? Okej. Okay. Co jest? Ej.
Bo... to chyba... Ale... Ło! Czekaj, bo... Dobra, ja już chyba wiem, na czym polega to wyzwanie. To wyzwanie polega na tym, żeby wjechać na ten most. A ja przed chwilą mówiłem, że no, chciałbym wjechać na ten most, byłoby super. Byłoby super. A zobaczcie, on tutaj poprowadził te rampki ponad miastem. Co doprowadziło nas aż tutaj. A, to ja już wiem, do czego wy wykorzystujecie Super 7. Do sprawdzania różnych rzeczy w grze. Ciekawe. I dał pewnie dużo czasu. Ja tak myślę, no nie, no przecież tutaj mamy gdzieś ten punkt blisko, prawda? Zobaczcie, to nie chodzi o to, żeby dojechać do punktu, tylko żeby sprawdzać różne rzeczy w grze. No dobra, tak też będziemy mogli sobie sprawdzać. Ciekawe jest to, że mógł te rampki poprowadzić nawet nad budynkami tymi miejskimi, prawda? I mógł nas przeprowadzić aż tutaj do tego mostu. No bo normalnie jak przelatujemy w Fordzie, jak na przykład wyskoczymy gdzieś tam bardzo wysoko nad jakimś budynkiem, to mamy taką niewidzialną ścianę, przez którą nie możemy przejechać. Ja teraz nawet nie mogę poruszyć się tym pojazdem, chyba że muszę zresetować jego pozycję. Low streaming bandwidth. Zobaczcie, co mi się dzieje z komputerem. Czekaj, go dotknę. Zagrzał się, a ekran gry się wyłączył i nic się nie dzieje. To jest chyba wyzwanie, które crashuje grę. Ale on jakoś je ukończył. Chyba on pojechał sobie od razu do celu. A te rampki to jest taka sugestia dla gracza, nie? Żeby sobie pojechać gdzieś tam dalej. Proszę bardzo, schaboszczak zhakował mi komputer i wyłączył mi grę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że to wam się podobał. Miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Do jasna.